tego, że prawo wołoskie stawiało bazę we wsi wołoskiej bardzo wysoko, bo mieli też sądak wołoski udział prawa. To widać tu pięknie żywiecczyznę i cięcinę. Przy Pasieniu może, ale jeszcze powiem, jak powstała cięcina, jedna z najstarszych wiosek żywieckich. Z świętopieczem już w 1357 zapisane właśnie w łacinie parafia Ecclesia de Cacina. Miała wieś, potem upadło to, podupadło to osadnictwo piastowskie. I spalił się kościół, prawdopodobnie tam husyckie były rozruchy, spalił się kościół pierwszy. Tak to podupadła ta cięcina i jak Wołosów zapraszali Jagiellonowie za namową Andegawenów, którzy wiedzieli, jak jest myk z Wołosami, czemu ich warto zaprosić. No to Wołosi odnowili naszą wieś na przełomie XV-XVI wieku osadnictwem wołoskim i oni się osiedlali tak mniej więcej tu od kółka rolniczego w górę. Kółko rolnicze było, tak jest taka skarpa zalesiona. Odtąd w górę się osiedlali, bo był też taki przepis, że jak było jeszcze resztkowe osadnictwo piastowskie, to mieli się trzymać 1,5 kilometra od lasu. No to gdzieś ten las pewnie wiedział, że ci Wołosi mogli wycinać te swoje zajęty i karczować i osiedlać się tu. Także górna część cięciny, cięcina górna, my to nazywamy, to jest bardziej złożona właśnie. Wiele rodzin tutaj jest wołoskich i najbardziej takie wołoskie rodzina to jest w tej wsi i w paru innych w Wywieprzu i jeszcze tam nawet za jeziorem żywieckim na Łysce czy tam na Łysinie to jest ród biegunów. I to byli Wołosi, którzy byli wajdami, wojewodami wołoskimi i takimi szefami we wsi. I ten ród biegunów tutaj jest reprezentowany, się tak rozsiał, że w Cięcinie samych biegunów jest ponad 200 osób, a Cięcina ma 4,5 tysiąca mieszkańców. Także ten ród biegunów jest tu na pewno od XVI wieku i w papierach, podaniach różnych księgach sądów wołoskich, oni są wszędzie się powtarzają. A to się nazywa bieguńskie, a osada, gdzie widać taki żółty domek i ten, oni sobie mieszkali w takiej osadzie, oni schodzili coraz bliżej. Przeżeniali, że jeszcze weszły inne nazwiska, no ale ci bieguni mieli bardzo duży wpływ na rozwój pasterstwa w naszej wsi. Ci bieguni mieli hole, mieszkali po blisko do Żywca, do zamku, żeby można było spełniać te powinności wojskowe i ochrona granicy, czyli jak wróg z Węgier, z Orawy, tam z południa, to oni musieli tam na holach mieli taki system przetrwania w górach właśnie, że doili owce, ubierali się w rzeczy z owiec. Królowie Andegaweni to już wiedzieli z Siedmiogrodu już od XI-XII wieku, bo ci Wołosi bardzo dawno byli tam. I podpowiedzieli to naszym Jagiellonom, że weźcie sobie Wołochów do ochrony granic i oni wam tu rozkręcą gospodarkę w tych upadłych wsiach. I oni wtedy zaczęli sprowadzać, zachęcać Wołochów w postaci wolnizny, że na 25 lat było tax free, bez podatku. A potem podatek był o połowę ścięty i był bardzo długo, praktycznie nie jestem tu specjalistą historykiem, ale bardzo długo był ten podatek niski. Potem się to zmieniło za cesarza, no to inna historia, jak właśnie Habsburg, który potem zakończył jakby to pasterstwo w drugiej połowie XIX wieku trochę, bo zabrał góralom servitut. I oto była wielka wojna z cesarzem.
I ci Wołosi tu mieszkali sobie, mieli blisko do Żywca, mieli pewne powinności wołoskie, właśnie jak zwiad, ochrona granic, dostarczanie do wojska synu, bo jak była wojna, to musieli dać, oni musieli wyekwipować pułki wołoskie dla króla na wojsko. Także dużo historii, a teraz jesteśmy, nabliżyliśmy się do stada. Jedna zasada, jak chcemy, żeby to się udało, bo stado teraz chilluje po obiedzie, w cieniu. Jak chcecie, żeby się to udało i nie utrudnić Jurimu i Tom, Sabie i jeszcze jednemu życia, to musimy się poruszać wolno i w miarę w kupie albo w dwóch kupach. I możemy to stado wtedy paść, możemy go nawet spróbować okrążyć. Ja na to pasienie stada przewidziałem, żeby spokojnie 15-20 minut można było zdjęcia porobić. Ważne tylko apel, bo jak dzieci zaczną biegać, to owce się wystraszą i wtedy możemy tego nie utrzymać. Bo owce nie są przyzwyczajone do ludzi, one są tak jakby trochę płudzikie, czyli one do 5, do paru metrów nie uciekają, ale potem mogą wpaść w popłoch. I żeby uniknąć tego popłochu, to szedły na razie w jednej kupie z góry, a potem zobaczymy, co się stanie, jak będziemy nad stadem, będziemy sobie mogli zdjęcia porobić i wtedy się ewentualnie na 2-3 grupy rozejdziemy na 15-20 minut, dobra? No to idźmy